Ejka, dzisiaj nagrywam do Was daily vloga. Jak widzicie, bałagan za mną jest, bo wczoraj byłam na imprezie. A wiecie, jak to po imprezie przychodzicie i nie chce Wam się niczego sprzątać i układać. Dzisiaj będzie w sumie taki spokojny dzień, nic się rewelacyjnego nie dzieje. Muszę tu posprzątać, umyć głowę, ogarnąć się i co? I później muszę zajechać do Kasi, oddać jej portfel, bo wczoraj na imprezie zostawiła go w ogóle gdzieś tam. No i co, zobaczycie dalej, co będę robić. Ogólnie powiem Wam, że jeszcze nigdy nie jadłam Subwaya. I dzisiaj mam taką ochotę na właśnie taką kanapkę dużą z jakimś kurczakiem, więc może też pojadę sobie do Subwaya, to już wtedy z Patrykiem. No i co, zobaczymy. Jak na razie to muszę wstać, zabrać się za to, co się tam dzieje i ogarnąć się. W sumie nie musiałabym mieć głowy, gdybym sobie wzięła, suchy szampon kupiła w końcu, bo się skończył ze 2 miesiące temu, a ja nadal nie kupiłam nowego. Zobaczymy. Zmiana planów, ja tak w ogóle mam zatkane uszy. Jednak wzięłam tylko prysznic, włosów nie mam, dlatego że w sumie umyłam je wczoraj o 21:00, więc jeszcze nie jest źle, a chcę je pokręcić. Jakoś tak mam dzisiaj ochotę, przypomniało mi się o tej metodzie kręcenia włosów w kitce. No i na świeżych włosach to średnio mi wychodzi, po prostu one nie są wtedy podatne na kręcenia. No i co, syfu nie ogarnęłam, znaczy no tylko torebkę, w ogóle tam jakieś skarpetki leżą. Muszę to wszystko ogarnąć. No i co, i no i muszę się, założyłam skarpetkę w ogóle na lewą stronę. Muszę się ogarnąć, bo jakoś niedługo, w sumie za pół godziny, powinien być po mnie Patryk. Jedziemy właśnie oddać Kasi portfel, a później zobaczymy. Naprawdę mam dzisiaj ochotę na Subwaya. Powiem Wam, że mam nową firankę i starałam się jej cały czas nie ubrudzić, żeby po prostu wyglądała tak ładnie. Wiecie, co zrobiłam? Upierdzieliłam ją podkładem. Jest plama od podkładu, bo jak się malowałam, to było wczoraj chyba, jak się malowałam, chciałam przysłonić, zasłonić rolety, mając podkład na ręce. I robiąc to, myślałam o tym, żeby tylko nie ubrudzić. No i tak się jakoś ta ręka przewinęła, że jednak się ubrudziła ta firanka. Ja mam szczęście do brudzenia pościeli, firanek, kołdry, wszystkiego, zawsze. Zawsze jak się maluje, to później w tym miejscu prześcieradło jest upieprzone od kredek, podkładów i potem nie chce to zejść, więc masakra. No i co, dobra, to ja teraz się maluję, jak zaraz Wam powiem, jakich kosmetyków użyłam, jak się pomaluję, no i pokręcę te włosy, pokażę Wam, jak ja te włosy kręcę w ten sposób, jak Karolina ze stylizacji. Ten sposób po prostu chyba ratuje dziewczynom życie, odkąd Karolina go pokazała, bo kręcenie włosów nie zajmuje już godziny, a 5 minut. I wczoraj nawet mówiłam Wam o tym na snapie, że kręcenie moich włosów to jest godzina, a zapomniałam kompletnie o tym sposobie kręcenia włosów w kitce. Dobra, idę się malować i zaraz się widzimy. Już się pomalowałam. Taki zwykły dzienny makijaż. Do tego, co widzieliście u mnie na kanale, dodałam tylko bronzer i dwa inne podkłady, których użyłam. To jest podkład z Rimmela Lasting Finish Nude. 25 godzin z Rimmela, jest super. Używam go od jakiegoś czasu, to jest numer 100 Ivory i sprawuje mi się świetnie. Ma taki, jest beżowy, nie ma żadnych w sobie różowych tonów. No i tusz, który już znacie, już kiedyś go Wam pokazywałam, Miss Sporty Studio Lash, coś tam, z niego jestem też bardzo zadowolona. Teraz więc ubrać się i zakręcić włosy, muszę się spieszyć, bo mam jakieś 15 minut, a... Okej, więc ja już jestem ogarnięta, zamknę drzwi. Ale tam jest... tego się nie dało sprzątać. Powiem Wam, że nie udało mi się nakręcić włosów tą metodą w związanych włosach, dlatego że one nie są jakoś na to podatne. Za pierwszym razem mi wyszło super, a teraz już nie chciało. Ogólnie ta strona się ładniej zakręciła, więc musiałam po prostu to poprawiać. No i nie jest źle, ale to nie są loki marzeń. Ogólnie mój strój dzisiaj to biała koszulka, koszula przewiązana w pasie i czarne leginsy. No. I ja teraz już będę... Ludzie tu łażą, dobra, ja sobie usiądę. Czekam na Patryka. Patryk miał być po mnie ogólnie o 15, jest 15:40, bo trochę mu się przedłużyła siłownia. No i teraz czekam, bo już wyjechał, musi zabrać od mojej Pati portfel, bo tam zostawiła Kasia swój portfel
jedziemy do Kasi i później do forum, bo mam taką ochotę do tego Subwaya, że muszę go zjeść. No a co? A później zobaczymy. Będę się do Was odzywać na bieżąco. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że teraz w Glamour są kupony. Powiedziałam Wam, żeby kupiła Glamour, ale nie było. I to co to jest? Insay? Czy coś? Nie wiem co to jest za gazeta. Ale tutaj też są kupony zniżkowe i do różnych sklepów. I zastanawiam mnie, czy to są te same kupony, które są w Glamour. Tu jest Lady Makeup, Kosmetykomania, Minty Shop, bardzo fajne sklepy wszystkie. Tu jeszcze coś do Shiny Boxa i tu jeszcze Bomb Cosmetics. Dlatego naprawdę fajne są te kupony. Coś mama wyczaiła też ciuchy, o tu na Zalando, ale jeszcze nie zdążyłam tego przejrzeć, więc zabieram to ze sobą i Wam dam znać, czy znalazłam coś fajnego. Przeszła w momencie, kiedy zobaczyłam te kanapki i już odechciało mi się jeść. Więc skusiliśmy się jednak na Maca z Patrykiem. Mamy dwa zestawy i powiem Wam, że przy McDonaldzie chodził ten Donald McDonald, który robił sobie zdjęcia z dziećmi. I na miejscu tych dzieci ja bym była wystraszona, gdybym go zobaczyła. I pewnie bym się rozpłakała, a one do niego biegły, więc to było takie dla mnie dziwne, bo ja w pierwszym momencie, kiedy go zobaczyłam, to sama się wystraszyłam, taka biała twarz. Ale gdzieś mi się podoba, to najważniejsze. No, Patryk teraz myje szyby, bo ma strasznie upierdzielone. Bo właśnie tam możecie go zobaczyć. No, jedziemy teraz zjeść. Życzcie mi smacznego. I widzimy się potem. Dobrze, że nagrałam dla Was tamten filmik, bo tak spojrzałam na te nasze jedzenie i okazało się, że pani nie dała nam picia. Więc by nas troszkę, jak to powiedzieć, zrobili w bambuko. No, więc mamy tylko jedzenie. Patryk wyskoczył teraz po picie tam do Maca. I dobrze, że mi się przypomniało w miarę wcześniej, jak byliśmy obok, bo później to by była lipa. No zobacz, no niemożliwe, żeby to był tłuszcz, tak? No wiadomo. Boże, jak się piesek stęsknił. To jest gościu, który taką formę, nie? No. Zrobił bez żadnego cardio, trenując dwa razy w tygodniu na siłowni. Jak? A teraz miał 2000 kalorii, nie? Uh-huh. Ważył 70 kg, a teraz po zawodach ma 2700 kalorii, waży nadal 70 kg. Hejka, nic nie nagrywałam przez parę godzin, bo nic się w sumie nie działo. Siedzę teraz u Patryka i oglądamy film Więzień Labiryntu. Właśnie nim się nie lata. Domu. I jak widzicie, w ciągu tego dnia nic za dużo się nie działo. Ale no to jest taki weekendowy, zwyczajny vlog. Właśnie czekam, aż tata przyjdzie, żeby zabić pająka, który tam gdzieś sobie zrobił gniazdko. Oglądałam super film Więzień Labiryntu. Bardzo mi się podobał. Coś pokroju Igrzysk Śmierci. I właśnie muszę zobaczyć, czy druga część też jest w internecie. Teraz idę trochę z mamą posiedzieć, bo już zaraz będzie szła spać. A później może jeszcze się do Was odezwę. Myślę, czy nie zrobić sobie herbatki. Chętnie bym to zrobiła, więc zaraz może to zrobię. No i co? I zaraz jeszcze coś tam może do Was pogadam.
Dobra, wiecie co, ja kończę tego vloga, bo raczej dzisiaj już nic nie będzie się działo. No i co? I to nie był może zbyt ciekawy vlog, nie pokazałam wam jakichś super wydarzeń z mojego życia, ale raczej taką zwykłą sobotę, kiedy nic się nie dzieje, kiedy nigdzie nie muszę wyjść. No, jutro też za bardzo nie będzie się coś nie będzie się nic działo. Jadę rano na zakupy z rodzicami, no i później do Patryka i może się uczyć. Dajcie znać, co wy robiliście w weekend. I żegnam się z wami, mam nadzieję, że vlog wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i koniecznie nie zapomnijcie zajrzeć do opisu. Może znajdziecie tam odpowiedzi na swoje pytania. Pa, pa!